Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest paradoks XXI wieku. Komunistyczne uczelnie opanowały amerykański wolny rynek kapitalistyczny, a komunistyczny rząd Chińskiej Republiki Ludowej zabrania nauczania kapitalizmu albo wolnego rynku w Chinach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. W Ameryce 95% uczelni, no to jest w zasadzie lewacka, jest w zasadzie liberalna. W ogóle tam 95% profesorów, urzędników, to jest socjalistyczna, demokratyczna. Cały Waszyngton, cała stolica w promieniu 250 kilometrów, no to jest w zasadzie socjalistyczna, demokratyczna. No to są urzędnicy, to jest budżetówka, to są ludzie, którzy żyją z podatków, no i oni uwielbiają socjalizm. Marsz przez instytucje od 60-70 lat spowodował to, że wszystkie uczelnie w zasadzie zostały lewackie. Politycy zostali opanowani, polityka została opanowana przez lewaków. Jest ten jakiś ten wolny rynek, dlatego są pieniądze, no ale lewacy wykorzystują, nie robią państwowych fabryk, nie robią państwowych uczelni. Po prostu to wszystko te Facebooki, YouTube'y, uczelnie zrobiły się same w sobie, zostały opanowane przez lewicę. No i jest w Ameryce tak, jak jest. Obama został wybrany. Komunistyczne Chiny dla odmiany obawiają się, że prywatne firmy, prywatne przedsiębiorstwa, szczególnie dotyczące korepetycji, wymykają się spod władzy komunistycznej. Tak? Także to jest ten paradoks. Niespodzianką w zeszłym tygodniu to było to, że ceny na giełdzie, ceny aukcji chińskich kompanii na giełdach amerykańskich pospadały na pysk. No i to jest zastanawiające, czy to jest to niespodzianka, że ludzie się tego nie spodziewali. No jest, każdy rozumiał, że coś takiego nadejdzie, a ludzie udają, że nie byli przygotowani. Prezydent Xi Jinping, no to przez lata on w zasadzie, no to on mówił, że jego intencje, że jego plany, no to są takie, że musi zacząć kontrolować prywatne biznesy. No one nie są prywatne biznesy, one zawsze się zaczynały od jakichś tam oficerów wojskowych, politruków, najróżniejszych ludzi partii, którzy dostawali za zadanie zrobienie pieniędzy. Te wszystkie Alibaby, nie Alibaby, Huawei i tak dalej, no to zawsze zaczynało się bardzo prosto. Był jakiś aparatczyk albo wojskowy, albo partyjny, brał pod lupę, czy jakieś tam narzędzia, czy jakieś serwery internetowe, czy jakiś plan technologii internetowej, no i kopiowali. I to wszystko kopiowali, te wszystkie Alibaby, no to są jakiegoś rodzaju Amazony, eBaye, także Facebooki, to wszystko jest kopia. No i to się wszystko zaczynało od ludzi, od swoich ludzi. No i to się nazywa, że to są prywatne, ale to nie są prywatne. No ale on jeszcze bardziej chce je kontrolować. No i wtedy co się stało na Wall Street? Wall Street, no to jest ulica w Nowym Jorku, gdzie te wszystkie akcje się sprzedają i kupują. No i jest to pewnego rodzaju inwestycja, jest to pewnego rodzaju spekulacja. W zeszłym tygodniu, no to te troszeczkę się pokręciło to wszystko, bo Beijing oznajmił takie bardzo drakońskie restrykcje. Te restrykcje dotyczyły rynku korepetycji, bo no, w Chinach ta średnia klasa po prostu odbija się, te drugie, trzecie pokolenie po tych ludziach, którzy z głodu umierali w czasie, czy po wojnie, czy po wojnie tej przez 3 lata. Trzeba pamiętać, że komuniści to od 45 roku do 48 roku, no to walczyli z rządem przedwojennym, tak samo jak i w Polsce. W Polsce też komuniści przywiezieni z Moskwy
walczyli z rządem przedwojennym, z żołnierzami przedwojennymi, z urzędnikami przedwojennymi, zamykali ich do więzień, mordowali, wysyłali na Syberię czy do więzień. To w Chinach Ludowych było to samo. Dlatego Chiang Kai-shek wyjechał na Tajwan. No i teraz Tajwan też za parę lat może paść, no ale jest taka kwestia, że na dzień dzisiejszy średnia klasa rośnie, tak? Mają więcej pieniędzy. To są wnuczkowie tych ludzi. No i oni patrzą na te możliwości korepetycji. No i internetowe możliwości są po prostu nieprawdopodobne. Przez te kamery, przez mikrofony, no to się robi, nie trzeba jechać do klasy, no to zmieniło kompletnie całą tą konfigurację czy relację uczeń czy student. Można nauczać z najdalszego zakątka świata, gdziekolwiek jest połączenie internetowe. Także inwestorzy zagraniczni wpadli na ten plan, że Chińczycy będą rośli w górę. No, jest to bardziej popularne niż w Ameryce. W Ameryce po prostu jest inna sytuacja. No i tak jak powiedziałem, komuniści opanowali. Nie ma tak bardzo dużo korepetycji. Są korepetycje, ale nie na taką skalę jak w Chinach. W Chinach jest kompletnie ten inny system. Tam wyścig szczurów jest też inny. No i to Amerykanie czy inwestorzy międzynarodowi no, kupowali akcje w takich firmach jak powiedzmy nowe orientalne szkolnictwo, które jest na giełdzie w Nowym Jorku, czy Cool Learn, które jest na giełdzie w Hongkongu. No i to wszystko w zasadzie dostało w tyłek. Już nie będzie czegoś takiego, nie będzie inwestycji, nie będzie rozwoju. Regulacje w zasadzie z Beijing, ze stolicy Chin komunistycznych, nakazują wszystkim tym kompaniom zarobkowym, komercyjnym zamienić się w kompanie użyteczności publicznej, czyli tam już nie można zarabiać pieniędzy, albo w każdym razie nie takich pieniędzy. Zabrania wystawiania na giełdzie, no i zabrania zbierania kapitału. Tak, także już nie ma tych inwestycji, nie ma tych możliwości, nie ma tego zarobku. No do tego wszyscy zagraniczni udziałowcy są wyeliminowani z możliwości inwestowania. Do tego jest zabronione nauczanie jakiegokolwiek. No nie ma żadnego nauczania zagranicznego, nie ma tego planu nauczania, tych curriculum. To nie może być planowane przez ludzi spoza Chin. Zabronione jest przyjmowanie na nauczycieli ludzi spoza Chin. Także, że nie mogą udzielać lekcji na odległość. No i te wszystkie akcje, ceny akcji po prostu pospadały na łeb, na szyję. No również w takim układzie wszystkie ceny chińskich kompanii w Ameryce jest w Nasdaq. Nasdaq no to jest jedna z tych giełd amerykańskich. No i jest tam coś takiego indeks, czyli lista złotych smoków. No i to wszystko spadło. Przez dwa dni ceny spadły 15%, no ale one już spadają od stycznia, spadły 45%, no bo to widać, nadchodzi ta ingerencja komunistów, także duży jest spadek. No inwestorzy zorientowali się,
o co tak naprawdę chodzi. No te całe te korepetycje i całe te zniszczenie tych korepetycji, no to jest polityka socjalna, to jest polityka społeczna, bo Beijing, komuniści z Beijing, oni się martwią, że ceny, że kiedy rośnie te ceny tego, tych korepetycji, no to ludzie znowu zaczną się zastanawiać, czy mieć więcej niż jedno dziecko. No oni przez 2-3 pokolenia wychowali Chińczyków, żeby mieli po jednym dziecku. Te jedynaki nie chcą mieć więcej dzieci, także nie są wychowane. To jest problem społeczny, no, z jedynakami. No jak to mówią, jedynak to ani pies, ani sabaka. I to jest ciężko wychować. Jedynacy są wychowani pod kloszem, nieprzyzwyczajeni do braci, do sióstr. Także sami też nie mają z reguły więcej dzieci. Teraz komuniści powiedzieli, że ludzie mogą mieć więcej dzieci, ale nie za bardzo chcą. Także komuniści się martwią, że jeżeli korepetycje są takie drogie, no to rodzice będą przeliczali też koszty korepetycji, już nie mówiąc o uczelni. No w Ameryce, no to te uczelnie to są po 40, 50, 60 tysięcy, no to też dużo ludzi, kiedy dziecko się rodzi, no to tak się zastanawiają, skąd oni wezmą te 40, 50 czy 60 tysięcy, czy może 90, 100 za te 20 lat, kiedy oni pójdą na uczelnię. No i komuniści nie chcieli tego, żeby ludzie się martwili tym, że korepetycje będą takie drogie, no to zaczęli to wszystko kontrolować. No a przede wszystkim chcą wiedzieć, kto, czego się chińscy uczniowie uczą. No i komuniści chcą wiedzieć, przez kogo są nauczani. Także, że nie tolerują tych lekcji planowanych przez zagraniczne kompanie, przez prywatne kompanie. No ale to takie złamanie tych inwestycji zagranicznych, no to jest po prostu taki wzór naśladowany już od lat. Jednym z też przykładów ostatnich, no to jest taka firma Meituan, gdzie to jest kompania, która dostarcza jedzenie. No i są nowe regulacje, są nowe przepisy. Oni wypuścili swoje akcje w Hongkongu. Ale rząd komunistyczny się zaczął wtrącać, no i cena giełdowa spadła o 30%. Następna taka sytuacja, no to jest firma Didi. Didi, no to jest kopia Ubera, czy kopia Lyft. Tam Uber i Lyft starał się wejść, wchodzili, no ale to wszyscy tam wchodzili, później zostali skopiowani. No i jedna z tych kopii Didi, no to oni wyszli na giełdę. W zasadzie cena rynkowa jest 4,5 miliarda dolarów. No a Chińczycy, ci co regulują, wszyscy te ministerstwa po prostu postawiły, zrobiły śledztwo tej kompanii na temat danych, które ta kompania zbiera. Tak samo na temat konkurencji względem innych taksówek. No Chińczycy są dosyć nerwowi, że te kompanie technologiczne, no to mają tyle informacji o chińskich obywatelach. No ale to jest bardzo, bardzo podatne, tak? Dla szpiegów, dla wojskowych, dla policji, milicji, no to jest też bardzo wartościowe, żeby wiedzieć, kto, gdzie, jak, kiedy jeździ. Tak samo w firmy, które dostarczają jedzenie, no to dla nich też jest ważne, kto, gdzie, jak zamawia. No to jest totalny powieść 1984 rok, czy folwark zwierzęcy Orwella, kompletna kontrola, no i prywatne firmy teoretycznie mogłyby się stawiać. No w Ameryce Facebook czy YouTube się w ogóle nie stawia, współdziała z komunistami amerykańskimi. W Chinach na razie komuniści chcą się upewnić, że te prywatne firmy, półprywatne, nie będą się stawiały. Jack Ma
Ma, Jack Ma, no to właśnie on, ten człowiek, który zrobił tą Alibabę, czyli skopiował eBay i Amazon, no to też zabronili mu wejść na giełdę, dlatego że on jako pułkownik wojska chińskiego troszeczkę tam skrytykował chińskich regulatorów, no i dostał po łapach, no nie został wysłany na chińską Syberię, czy nie został skazany, no ale Xi Jinping po prostu nie toleruje prywatnej konkurencji i nie toleruje tego, żeby prywatne kompanie miały jakoś coś robiło przeciwko ekonomicznie czy politycznie tego, co robi partia komunistyczna. Inwestorzy, naiwni inwestorzy myśleli, że to jest tylko gadka taka retoryczna, albo że reformatorzy w Beijing po prostu zwyciężą pewnego dnia, ale to się nie stanie. Chiny nawet zabraniają sprzedawania akcji chińskich kompanii na świecie, szczególnie w Ameryce. Także no i to się nie zmieni. Xi Jinping po prostu tą reformę zatrzymuje, troszeczkę to wszystko odkręca. A to, że zagraniczni inwestorzy tracą pieniądze czy w Ameryce, czy w Chinach, no to należy do kaprysu komunistów z Beijing. No i inwestorzy mogą się pocałować w tyłek jak zwykle, no ale to Lenin powiedział, że kapitaliści sprzedadzą sznur, na którym komuniści ich powieszą. No i tak właśnie jest z tymi inwestorami. Dopóki żarło, to żarło. Inwestorzy sprzedawali ten sznur, a teraz będzie powieszenie. Wall Street no stracił sporo pieniędzy. Chińczycy, trudno powiedzieć, co tam się stanie. Tam jest ponad 1,5 miliarda ludzi. Tam ludzie nie umierają z głodu. Także tam żadnych jakichś dużych rewolucji nie będzie. Szczególnie, że tam w latach 60-tych, 70-tych, no to wybito całą tą opozycję. Po II wojnie światowej też wybito całą jakąś inteligencję czy opozycję antykomunistyczną. Także tam są sami komuniści. Na Tajwan rząd przedwojenny po prostu wyjechał. No także w Chinach jest tak jak jest. Xi Jinping po prostu trzyma mocną łapę na tym wszystkim, a inwestorzy tracą. W Ameryce szkolnictwo, jak mówiłem, zostało opanowane przez komunistów. No i też nie jest dobrze, a jest jeszcze bardziej droższe. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego już monetyzowanego filmiku, ale nie zawsze. Zdrowia dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się naokoło, co komuniści robią w Ameryce. Patrzcie się naokoło, co socjaliści robią w Chinach. Zdrowia dla normalnych.